Kamila, czy to był twój debiut w letnim Grand Prix? Bo tak mi się wydaje. W sumie to sama nie wiem, ale chyba nie. Nie wiem. W każdym razie widzimy się po długiej przerwie. Długa była twoja przerwa. Pod koniec zimy udało się coś tam skoczyć na Mistrzostwach Świata Juniorów. No ale tak naprawdę chyba praca zaczyna się teraz, ta właściwa, żeby pełen okres przygotowawczy dobrze tak przepracować. No dla mnie to ogólnie od samego początku po operacji to już był taki raczej sezon przygotowawczy do przyszłej zimy, nie do tej co była, bo wiedziałam, że i tak już dużo nie poskaczę w tamtej zimy, także w sumie już skreśliłam ten sezon, tylko jedynym celem był tak, żeby wystartować na Mistrzostwach Świata Juniorów. Jak fizycznie, jak kolano, jak ogólnie się czujesz w tej strasznej dobie pandemii? Nie wiem. Dobrze. Nie wiem jak odpowiedzieć. Nie, no nie ma źle. Najważniejsze, że z kolanem nie ma źle. No, tak. A jak był na skoczni? Bo tak, no nie mogliśmy cię rozkminić tutaj w ten weekend, no bo tak lepiej i znowu falowanie takie. Tak to wygląda ostatnio, że tak ta forma nieustabilizowana? No chyba tak, no to wygląda. Jakie twoje odczucia takie? No bo my nie skaczemy, my tylko widzimy cyferki na gdzieś tam w tabelkach, a no to ty wiesz, co się udało w ten weekend tutaj, co nie. No ja ogólnie nie skakałam tutaj od dziecka, także i ostatni raz to byłam, jak miałam, nie wiem, chyba 12 lat, a już mam 19, już jestem stara, także niestety zapomniałam jak tu jest i to jest taki, no takie naczucie, także te zawody takie jak trening dla mnie, tak żeby się z powrotem oswoić do rywalizacji. To ważne, że udało się chociaż te jedne zawody Grand Prix zorganizować, no bo to jest coś innego niż takie zgrupowanie w Eisenerst czy gdziekolwiek indziej, że jest tutaj jakiś speaker, jest więcej reprezentantów różnych krajów, są media także. No w sumie dla mnie to nie ma jakiejś większej różnicy, poza tym, że robimy tylko 3 skoki, no i wszystko jest w jakimś określonym takim tempie, czasie i wszystko ma swój rytm taki. No nie, a tak to na treningu tak luźno wszystko, także... Jedynie taka dla mnie różnica. Tutaj zaczęły się kwalifikacje olimpijskie. To jest taki cel, można powiedzieć, dla ciebie na te najbliższe 2 lata? No myślę, że dla każdej z dziewczyn to jest cel, żeby jechać na tą olimpiadę. No ale ja jestem dobrej myśli i planów swoich nie zdradzam także. Nawet jak się będę starał, to nie zdradzisz tych planów. Nie. To ja w takim razie sobie odpuszczę, a zdradzisz plany najbliższe wasze, jakieś zgrupowanie, może jakieś wakacje, jak to się tutaj rozkłada? Cóż, ja miałam w planach pojechać gdzieś odwiedzić znajomych, ale niestety należało przekroczyć granicę i niestety tam czekałaby mnie 14-dniowa kwarantanna, więc musiałam odpuścić, no bo 14 dni tam i pewnie jakbyśmy się wrócili, to pewnie bym jeszcze miała 14-dniową kwarantannę w Polsce, także miesiąc to już jest za dużo siedzenia w domu, więc niestety, ale muszę coś pomyśleć, żeby powczasować się u nas w Polsce. No, ja w planach mam zrobienie tydzień przerwy, chillaucik, chillera i utopia, jak to się mówi. I no w sumie na razie takie miałam plany. No potem mamy lotosy w Szczytku. No i resztę to zobaczymy. Wszystko wyjdzie w pranie, jak to będzie się toczyć z tą naszą pandemią. Także raczej na bieżąco będziemy planować. Jedyne co chciałabym pojechać do Planicy, ale niestety... Na razie się nie da. Ale w roli turysty czy w roli skoczkini? Nie no, jedynie tam na skocznie, bo to co są moje lovely skocznie, także ja czekam aż nam pozwolą, także to jest jedyna rzecz, którą bym bardzo, bardzo, ale to bardzo chciała zrealizować i tam pojechać, a reszta to tak, nie, reszta to tak tylko trening. Tak turystycznie potrenować, troszeczkę tu pojechać, tam pojechać, tu zrobić, tu potrenować, ale tak to. Nie mamy jakichś większych już więcej zawodów, także bez planów. Nareszcie po sezonie. Długie to Grand Prix, ale się w końcu skończyło, nie? No, 3 dni to już jest naprawdę full dramat. Niestety, no, życie takie jest. No i na razie czekamy, aż się to wszystko skończy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej.